pierwszym meczu o brązowy medal Orlen Ligi siatkarki Developresu Rzeszów pokonały Impel Wrocław 3-2. Rewanż rozegrany zostanie po świętach. Gospodynie rozpoczęły z takim animuszem, że wydawało się, iż to spotkanie rozstrzygnie się w trzech setach. Pierwszą partię wygrały do 14, ale finisz pojedynku miał miejsce dopiero w tiebreaku. Rzeszowianki wygrały go do 14 i cały mecz 3-2. W pierwszym secie czułyśmy, że mamy dużą przewagę, ale też Impel grał spokojnie i w drugim secie troszkę się rozkręciły, wzmocniły zagrywkę. No i stąd się pojawiły problemy. Wynik 3-2 to minimalna zaliczka Developresu. W rewanżu trzeba będzie wygrać lub liczyć na tak zwanego złotego seta. Żeby zdobyć medal, no to najlepiej by było wygrać. Natomiast no, przy sytuacji, kiedy Wrocław wygra w tiebreaku, to wtedy jest ten dodatkowy set. Wiele będzie zależało od tego, jak obydwie drużyny spędzą święta. Rzeszowianki już wiedzą, że czeka je normalna praca, bo historyczny wynik dla drużyny jest na wyciągnięcie ręki. Ja nie pamiętam, kiedy na święta byłam w domu, także spędzamy pracowicie, nie zatrzymujemy się i trenujemy. Zostajemy tutaj na miejscu, trenujemy, bo to jest jednak zaraz po świętach mecz, także przygotowujemy się przez cały tydzień. No tak to wygląda. Nie ma czasu na pieczenie babki świątecznej. No czas może na jakąś tam babkę będzie, ale raczej święta tutaj w gronie tylko najbliższych, raczej tutaj na miejscu. Rewanżowy mecz rozegrany zostanie 19 kwietnia we Wrocławiu.